Cześć, z tej strony Dąbro i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, czwartym odcinku z karierii Interu Miami. Jak widzicie, na horyzoncie mamy już mecz z Grimsby i jest to bardzo ważny mecz w kontekście układu tabeli, bo jak możecie zobaczyć, my znajdujemy się na piątym miejscu, a Grimsby na czwartym, więc jest to bardzo ważny mecz i kto go tutaj wygra, naprawdę może się wzbić wysoko, a też te mecze bezpośrednio są bardzo ważne w kontekście późniejszego układu, kiedy na przykład mielibyśmy tę samą ilość punktów i to by decydowało o awansie, wtedy oczywiście zdecyduje bezpośredni wynik, dlatego też przesymulujemy sobie to spotkanie, ale na tej dłuższej symulacji. A później, jak pamiętacie, mamy już mecz z Tottenhamem, który sobie oczywiście zagramy. Mamy tutaj na horyzoncie oczywiście meczyk. Tam widzimy jakiegoś Turka chyba, Uchman. Tak mi się wydaje, że to jest jakiś Turek. Coś długa rozgrzewka. No i startujemy. My oczywiście na biało, przeciwnicy na czarno. Zobaczymy, czy uda nam się wygrać, no bo w sumie co, no przeciwnicy dobrzy, ale no my mamy wypoczęty skład, mocny skład, więc tutaj powinniśmy wygrać, no ale zobaczymy. Przeciwnicy tutaj z pierwszą groźną sytuacją, ale nasz bramkarz łapie piłkę i dobrze ją wprowadza. Teraz groźna akcja zespołu Grimsby. No tutaj nasza obrona cały czas pracuje i bardzo dobrze przejmujemy tę futbolówkę. Na skrzydło. Za dużo holujemy moim zdaniem. Teraz kurczę próbował się przebić nasz zawodnik, ale niestety został zatrzymany przez stopera rywali. Teraz z odpowiedzią ruszyli goście, ale też ten atak się zakończył przejęciem przez naszą drużynę. Tutaj nasi obrońcy sobie klepią, dużo wymian podań, nabijają te podania, no ale co z tego, tak? My nie jesteśmy Barcelona, że musimy sobie nabijać milion podań, tylko my musimy stwarzać akcje i bramki strzelać, tak? Kolejna groźna akcja z naszej strony, ale znowu ta akcja niczego nie przynosi. Mamy rzut wolny, rozegrany na krótko. Kurde, przydałaby się jakaś rzutka, no może tym skrzydłem wyspróbować, chociaż dobrze, Agudelo dostaje piłkę od Lafertiego, no i strzela, także no to dużo mówić, tak, nasz napastnik Agudelo no jest po prostu w świetnej formie, co potwierdza w kolejnym spotkaniu, strzela bramkę. Dogrywa mu Laferty, czyli widać, że ten duet się bardzo dobrze spisuje. Więc no, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń ani przeciwwskazań, żeby ci dwaj zawodnicy grali ze sobą. Mamy koniec pierwszej połowy, prowadzimy 1-0. Jak widzicie, no posiadanie piłki mamy ogromne w porównaniu do przeciwników. No ale też posiadanie piłki nie gra, tak? Więc tutaj to, że my na przykład mamy 60-70%, to tutaj nic nie wnosi, bo możemy dostać jakąś jedną bramkę z kontry i no, więc trzeba będzie tutaj po prostu uważać cały mecz. Piłka na rzucie z autu. Rozpoczęliśmy, ale źle, ponieważ zakończyło się to stratą. Dobra akcja teraz rywali, no i niestety bramkarz odbija. Piłka trafia pod nogi napastnika rywali, no i niestety tracimy bramkę na 1-1. Trzeba by szybko odpowiedzieć, no bo tutaj naprawdę te 3 punkty są mega ważne, jeśli chodzi o cały sezon, więc tutaj naprawdę jeden punkt mnie nie zadowala. Tutaj piłka do Agudelo, ale niestety ją stracił. Pora na zmiany, tak? Bo no nie wygląda to zbyt dobrze. A trzeba by tutaj coś porotować. Myślę, że Asante dostanie szansę za Lafertiego. Teraz tak, Tauel dostanie szansę za Trapa.
i Sweet sobie zejdzie i wejdzie sobie Ambrose. Robimy trzy zmiany, żeby nasi zawodnicy też sobie coś pograli, no ale kurde, no chciałbym tutaj wygrać, bo naprawdę jest to ważne spotkanie. Ja wiem, że się powtarzam, no ale trzeba po prostu wygrać, tutaj nie ma wymówek, nie ma żadnych jakichś tam przeciwwskazań ku temu, my mamy lepszy skład, więc naprawdę no nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tutaj ten mecz nie wygrać. I mamy 2-1. Agudelo, druga brameczka w tym meczu. Naprawdę cieszy mnie fakt, że Agudelo jest w tak ogromnej formie. No jedyny problem będzie taki, jeśli na przykład jakiś zespół z wyższych lig będzie chciał go podkupić. No bo wtedy, no co, nie mogę mu robić problemów, tak? No bo występuje w czwartej lidze angielskiej. Nie będę, jeśli będzie go chciał zdobyć jakiś zespół z Championship albo z jakiejś innej ligi po prostu, ale z najwyższej klasy rozgrywkowej, no to nie mam prawa mu tutaj zabronić odejść, no bo jest cztery klasy niżej, tak, więc ma prawo odejść jak najbardziej, jeśli tutaj pojawi się jakaś dobra oferta, to oczywiście go puścimy. No i to z jednej strony będzie dla nas duma, tak, że wypromowaliśmy dobrego zawodnika, ale z drugiej strony będzie dla nas kłopot, że stracimy tak wartościowego gracza. W każdym razie wygrywamy 2-1, no i tam powiedzmy chyba wskoczymy na drugie miejsce, albo pierwsze nawet, nie wiem, bo tutaj jest bardzo duży ścisk, tak, po jeden punkt różnicy, więc tutaj jedna jakaś porażka czy remis tutaj może nam całkowicie namieszać. No teraz sobie tego nie zobaczymy, ale zobaczymy sobie mecz z Tottenhamem, także zapraszam was już na skróty. Tottenham jest oczywiście gospodarzem tego spotkania, więc gramy na ich stadionie, który jest naprawdę bardzo ładny, więc tutaj naprawdę przed taką publicznością zagrać i jeszcze ewentualnie wygrać, to będzie naprawdę fenomenalna sprawa. No zobaczymy, czy wygramy, tak? Ale sam fakt, że po prostu możemy tutaj przyjechać, no jako czwartoligowy klub. Piękna piłka teraz do Kiswetera na skrzydło. Wrzutka. Tutaj Hugo Lloris bodajże, chociaż nie wiem, czy to jest Lloris. W każdym razie piąstkuje tutaj tę piłkę, ratując swój zespół. Hutchinson urywa się na skrzydle. I to będzie rzut karny. Niestety to będzie rzut karny tutaj. Źle się zachował mój obrońca. Zobaczmy to jeszcze raz na powtórce. No tutaj, no ewidentny faul. Tutaj nie ma co w ogóle mówić, tak? Mój menadżer oczywiście wściekły, bo no bo głupie wejście mojego zawodnika. Harry Kane się nie myli niestety. 1-0 w plecy. No tutaj nasz bramkarz stanął w oko w oko z jedną z najlepszych dziewiątek na świecie. Oczywiście nie mówię najlepszą, tak, no bo wiadomo, ale no jedną z najlepszych w każdym razie. No i niestety skapitulował, no ale też karny, no to też jest trochę loteria, tak, więc tutaj nie mogę winić mojego bramkarza, bardziej mojego obrońcę, który tutaj doprowadził do tej sytuacji. Piłka do Harry'ego Kane'a, nie ma spalonego, no i 2-0 w plecy niestety. Dostajemy drugą bramkę. Aczkolwiek no wydawało mi się, że tutaj był spalony. Przegrywamy 2-0, no jak widzicie w statystykach, no to strzałów oddaliśmy tyle samo. Oni 3 celne, my 1 celny, mają więcej posiadania piłki, więc tutaj no wiadomo, no jest to zespół z Premier League, tak, i to stopki Premier League. No ale 2-0, no nie jest to zły wynik, ale no chciałbym tutaj przynajmniej się pokazać z jakiejś lepszej strony i strzelić bramkę. No i tutaj będzie 3-0. Sissoko, niestety no nie byłem tutaj w stanie nic zrobić już. Sissoko, nie wiem czemu tak szybko się urwał, no ma tam chyba 89 tempa, no, chociaż nie wiem jak to wygląda w karierze, ale no w każdym razie urwał się i straciliśmy bramkę na 3-0. 4-0, no tutaj to już naprawdę nie byłem tutaj w stanie kompletnie nic zrobić. No wiecie, no bo mam gości po 60 parę overalla, tak, a naprzeciwko mnie stoi Tottenham, także tutaj potężna lekcja futbolu. Mamy koniec tego spotkania, no potężna lekcja futbolu, dostajemy 4-0, więc tutaj no żadnych szans, także lecimy dalej, no i widzimy się już po meczu. Jesteśmy z powrotem, tym razem mamy mecz, kurczę, nie pamiętam nazwy tej drużyny, ale jak widzę tutaj nie ma jej w pierwszej szóstce, więc no nie jest to jakaś mega mocna drużyna w takim razie. Zajmuje 10 miejsce, więc tutaj myślę, że szybka symulacja to będzie odpowiedni tryb dla tego meczu.
i remisujemy 1-1. Lafertis bezpośrednią czerwoną, więc tutaj no, wypada nam ten zawodnik na kilka meczy, pewnie no chyba dwa dokładnie, tak mi się wydaje. Jeśli jest to bezpośrednia czerwona, no to tutaj zawodnik dostaje raczej dwa mecze. Dobra, rozwijamy się dalej. No jak widzicie, no jesteśmy w czubie tabeli, tak? Brakuje nam dwóch punktów do Crawley Town, żeby tutaj przejąć pierwsze miejsce i fotel lidera. Więc no, nie jest to jakaś ogromna strata, tak? To jest jeden mecz, więc tutaj bez problemu, ale z drugiej strony no, jest taki kłopot, że nie mamy tej przewagi, tak? Więc nie mamy tego marginesu błędu, ciągle musimy wygrywać, a ten natłok meczy będzie cały czas rosnął. Więc no, tutaj mamy końcowe raporty skauta, ale tutaj to bez znaczenia, bo to są jeszcze raporty z okienka transferowego, które było w sierpniu, więc to bez znaczenia. W każdym razie, teraz dostajemy zawodnicy nieobecni i kto pojechał na kadrę? Chapman, Twardek i Smith, Irlandia Północna. Dobra, a jeśli chodzi o prowadzenie reprezentacji, to na razie podziękuję, bo no po prostu nie chcę na razie tego robić. Dobra, szybka symulacja z Newport City. Weźmiemy sobie jakąś kadrę, jak już będziemy w najwyższej lidze. Wygrywamy 2-0, więc spoko. Wtedy będziemy mogli sobie pomyśleć o jakiejś kadrze. Tak, sorry, że tak mieszam, ale to jeszcze z meczem tutaj się mi wymieszało. W każdym razie, wskakujemy na trzecie miejsce. I co dalej? Kolejne treningi. Jak widzicie, na liderze na razie jest Morecambe. Więc tutaj no, trzeba będzie ich gonić, tak? Już podskoczyliśmy do nich na jeden punkt, ale widzicie ten ścisk między szóstym a pierwszym miejscem jest 4 punkty, więc tak naprawdę jeden mecz zadyszki czy dwa mecze zadyszki i z mistrzostwa spadasz po prostu poza w ogóle grę w wyższej lidze, więc tutaj tutaj mamy mecz z 21 miejscem w tabeli i tutaj no damy szansę po prostu niektórym chłopakom, którzy na co dzień nie grają, no bo no, jest to słabszy rywal, no nie ma co ukrywać, więc tutaj na pewno chłopaki dostaną więcej szans, jeśli o to chodzi. Tutaj oczywiście Clark i Williams sobie odpoczną. Wejdzie sobie Grievous i Chambers, bo no bo tak, w sumie czemu nie. Za Sweeta wejdzie sobie Ambrose. Za Ullisa wejdzie sobie, a w sumie dobra, niech zagra ten Nils. Za Kiswetera ma... Aha, bo Twardek pojechał na kadrę, no ta, to dupa. Dobra, tu sobie zagra She, tu sobie zagra Asante i Deserve. I czy kogoś jeszcze bym chciał tutaj przyrotować? No w sumie za bardzo nie mam kogo. No więc tak to będzie wyglądało. Szybka symulacja, mam nadzieję, że no jak zremisujemy, to się nic nie stanie, tak? Ale chciałbym tutaj wygrać. I remisujemy 0-0, więc tutaj spodziewany wynik trochę z mojej strony. Tak mi się też wydawało, że jak tutaj wyjdę troszkę drugim garniturem, to te punkty mogą być tutaj przez nas stracone. W każdym razie jedziemy dalej tutaj z sezonem. Spadliśmy już na 5. miejsce, więc jak widzicie, no jeden mecz zremisowany i już z drugiego miejsca stajemy się zespołem na 5. miejscu. Tutaj jak widzicie, ta liga naprawdę jest mega wyrównana. Tutaj gramy z zespołem z 22. miejsca, więc tutaj zarządzanie zespołem. Zobaczymy jeszcze szybko, czy już nasi zawodnicy z kadry powrócili. Powrócili, więc tutaj możemy sobie dać szansę i zrotować paru zawodników. Chociaż wiecie co? Dobra, nie no, jest to mecz z 22. miejscem, ale musimy tych punktów szukać. Więc tym razem jednak wyjdziemy sobie pierwszym garniturem i zobaczymy, co nasz pierwszy garnitur pokaże. No i tutaj pokazuje to, co miał pokazać, tak? Wygrywa 2-0, więc pewne zwycięstwo na wyjeździe. No i być może podskoczymy w tej tabeli. No i znowu wracamy na trzecie miejsce. Tym razem już mamy na drugim Colchester, ale Morecambe dalej bezmiennie na pierwszym. Mecz z Exeterem City sobie jeszcze przesymulujemy. Będzie to być może... Wiecie co, szybka symulacja, no bo jest to 10. miejsce, więc tutaj damy sobie szybką symulację i przegrywamy 1-0, więc tutaj no fatalny wynik, jeśli chodzi o nasz mecz. Naprawdę fatalny, bo u siebie nie możemy przegrywać takich spotkań. Tym bardziej, że nie był to jakiś no, mocny rywal, więc tutaj no, no słabo. No ale jak widzicie, Colchester teraz wygrywa, Morecambe remisuje i cały czas te 3 punkty przewagi tutaj tych zespołów zostają, więc tutaj szybko możemy to nadrobić, jeśli tylko wygramy jakiś mecz, a nasi przeciwnicy się potkną. Dobra, teraz na horyzoncie mamy mecz z Boltonem i wiecie co? Ja sobie chyba ten mecz zostawię na następny odcinek, bo Bolton jest naprawdę fajnym rywalem,
tutaj, no fajnie by było ten mecz zagrać, także zagramy go sobie. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie i wyczekujcie następnych odcinków. Siema!